Siemanemaneczko! Cześć, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem świeżo co po nagraniu poprzedniego odcinka z gry The Joy of Creation Reborn, czyli gry horror na bazie Five Nights at Freddy's. Jeżeli nie wiecie, co to za gra i nie wiecie, o co w niej chodzi, to koniecznie sprawdźcie pierwszy odcinek. W pierwszym odcinku walczyliśmy z Freddym, tym razem zawalczymy z Bonnie. Bonnie to chyba troszkę straszniej wyglądający jednak. Z tego co tutaj widzę przynajmniej, bo tamten Bonnie stoi w drzwiach, to troszkę bardziej źle wyglądający misiek, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Jeżeli oglądaliście pierwszy odcinek, to wiecie jak ciężko było i tutaj mam nadzieję, że będzie już dużo lepiej z doświadczeniem, które mam już w tej grze. Jest już późno, po 22:00, jest ciemno, jestem sam w domu i troszkę się boję, więc zaczynajmy! Dobra, więc jesteśmy w piwnicy i będziemy próbowali zwalczyć Bonniego i czy nam się uda, czy nie? Mam nadzieję, tak? Więc Bonnie, nasz kolego, proszę, daj nam wygrać. Okej. Więc co? No zaczynamy. Czego szukamy? Wydaje mi się, że będziemy chyba tych samych rzeczy szukali, nie? Ale ta piwnica jest zawiła. Ale grafika w tej grze jest naprawdę zarąbista. Okej, czy coś jest? Czapka. Telefon. Serio, tutaj nic nie ma? O, plakat. Takie coś, nie wiem co to było. Jeszcze dwie rzeczy. I na razie, bo nie go jak wi... Okej, słyszę go. Widziałem go chyba po prawo. Okej, fail. No to masz nas. Ja pierdolę! Jaki on jest brzydki, chociaż wiedziałem, że mnie ma to i tak... O! Ja pierdolę! Jest mi kurwa gorąco. I jest mi kurwa źle. Mam czapkę. Tu był zawsze plakat. Serio, tu nic nie ma? Okej. Chodzę w kółko. Jest ciężko panowie i panie, jest naprawdę mega ciężko. Ta gra, no, zasługuje naprawdę na miano dobrej gry. Bo bez problemu mogę powiedzieć, że to jest dobra gra. A nie często mówię takie rzeczy o grach horror. Aha, wróciłem do tego samego miejsca, w którym byłem. Bonnie, pierdol się! Jaki on jest szybki! No nie mogę, ja wiem, że on mnie złapie, bo słyszę, ale ja się tego boję. Najgorsze jest to, że go słyszę. Dobra, gdzie mogę szukać jeszcze jednej? Nie! Kurwa, miałem już cztery rzeczy. Nigdy w... Tutaj, na tym levelu, nigdy tyle nie miałem. Da, już go widzę. Spierdalamy. Nadal za mną biegnie. Co on jest kurwa taki szybki? No, pojebało go? No i jak ja mam to zrobić? Dobra, z tamtym poziomem też się męczyłem 40 minut, więc... Więc łatwo się nie poddam. Co, on już mnie znalazł? Nie, już ominąłem 1000. O, tam był!
Ja pierdolę. Adrian, biegnij. Biegnij. No. Nie, no nie dam się tej grze. Nie mogę się dać tej grze. Nie mogę dać się tak łatwo zastraszyć. Bo to by znaczyło, że jestem słaby. Najgorsze jest to, że tu jest tyle pomieszczeń, że ja jeszcze nie rozkminiłem, gdzie są takie pewniaki. A jest kilka takich wiecznych pewniaków. Słyszę go. Widziałem go nawet. Dobra, dwa mi tylko zabrakło. No chodź na kurwę, chodź. Knockout, knockout. Dobra, tylko dwie rzeczy mi brakuje. A mam jeszcze dużo czasu. Kumano, znajdź coś. Dobra, jedna rzecz, 24... No tu mogło coś być. Ludzie, proszę nie! Proszę nie! Ja pierdolę, no nie, jednej rzeczy mi zabrakło. Dobra, możecie mnie wyzywać od debili, że biegam cały czas w to samo miejsce. Czy robię za każdym razem te same głupie błędy? Ale staram się. Staram się jak tylko mogę, ale to gówno daje. Tak kompletnie to nic nie daje, bo on jest zawsze tam, gdzie ja chcę być. Niestety, po raz kolejny nic. Czy tutaj było coś? Już mnie powoli to zaczyna wkurwiać. Nawet nie powoli, tylko bardzo. Jak jeden człowiek, który nawet nie jest człowiekiem, może być cały czas w tym samym miejscu? Udajmy, że wszystko jest w porządku. Że tak naprawdę Bonnie jest dobry. Nie no, to korytarze są za długie. Dwie rzeczy, 30 sekund. Dwie rzeczy, 20 sekund. Jedna rzecz. Jest! Co to było? Co ja podniosłem ostatnio? Nie wiem, coś zobaczyłem i podniosłem. Udało się! Chodź, Bonnie, teraz już możesz mnie mieć. Teraz już mnie sobie wejść. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Proszę, daj buziaka. Dobra, po kolejnych 40 minutach rozgrywki udało się pokonać także Bonniego. Udało się zrobić challenge. Wydaje mi się, że tych rzeczy, których można było podnieść, było dużo więcej, ale ja po prostu ich nie widziałem. Ale musicie zrozumieć, jak chcecie, to sami sobie zagrajcie. Oczywiście link zostawię w opisie, że jeżeli się ucieka przed kimś i się strasznie czegoś boi, to nie patrzy się we wszystkie miejsca, tylko patrzy się prosto i myśli, żeby cię nie złapał. O to się człowiek najbardziej martwi, więc naprawdę... Kurde miodzio, gra jest naprawdę świetna, tylko ta mechanika szukania jest trochę ciężka, bo cały czas się wszystko zmienia. Rzeczy są trochę mało podświetlone i ciężko to wszystko rozkminić. Naprawdę trzeba długo w to grać, żeby... A nawet długo grania ci nic nie da, bo i tak nie zawsze są tam przedmioty, gdzie są, więc... Albo trochę więcej czasu, albo trochę bardziej uwidocznić przedmioty. Tak czy siak, grafika w tej grze powala, jest naprawdę świetna. Pomysł na grę również jest świetny. Wydaje mi się, że... Lepszy niż w oryginalnych 5 nocach u Freddy'ego, chociaż nie grałem, więc ciężko mi ocenić.
Więc teraz pytanie do was na koniec, bo to była krótka seria. Pewnie wyjdzie kiedyś pełna wersja tej gry i wtedy może dokończymy kolejne odcinki, ale na razie to już koniec. I pytanie, czy chcielibyście więcej horrorów? Ja po tym odcinku tak nie wiem, czy chcę, czy nie chcę. Bawiłem się w sumie dobrze, jestem teraz bardzo, ale to bardzo z siebie dumny i szczęśliwy, że udało mi się to zrobić, bo naprawdę wątpiłem w swoje umiejętności i wątpiłem, że dam radę. Ale dałem radę, więc jeżeli wam się spodobało i chcielibyście więcej, to oczywiście komentarze. Jeżeli spodobał wam się ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli wam się nie spodobał jakimś cudem, to łapkę w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to zostawcie suba. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo serdecznie. Trzymajcie się, pa pa!